zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, Oklahoma to jest taki stan na zachodzie Ameryki, tak południowy zachód Ameryki, i Oklahoma to znaczy ludzie czerwoni. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? To jest szajeczka do subskrypcji. Także mamy stan poświęcony Indianom, czerwonoskóry, można powiedzieć. No, czerwonoskórzy, po angielsku to jest Red Skins. Jest taka grupa sportowa, zespół sportowy, który się nazywał Red Skins. No i teraz już nie ma Red Skins, no bo komuniści doszli do wniosku, że to jest bardzo ubliżające, upokarzające. No tak jak w Polsce wariaci biegają i mówią, że Murzyn to jest określenie negatywne, pejoratywne. No i trzeba to zamienić. W Ameryce teraz mamy Elona Muska. No on jest African American. Czy dlaczego? No bo Elon Musk urodził się w Afryce, a zamieszkał w Ameryce, także jest African American. No takie idiotyzmy zaczynają działać, no jeżeli ludzie starają się fabrykować czy zmieniać znaczenie słów. No ale wracając do tej Oklahomy, Oklahoma ma spory problem. W Oklahomie jest, w sumie w Ameryce jest sześć rezerwatów. W Oklahomie samej jest sześć historycznych takich rezerwatów. Jeden największy ma prawie 2 miliony ludzi tam mieszka. Drugi troszeczkę mniejszy, Navajo, ma 169 tysięcy, a Oklahomianie mają 2 miliony ludzi w sumie. No, Polacy znają, no może młodsi to nie, ale starsi no to znają Apache, no bo był to był Winnetou z plemienia Apaczów, jego siostra chyba Apanaci była, się nazywała, no to były filmy nerdowskie, to w latach tam 60-tych, 70-tych to było popularne, no ale no rezerwaty są, tak? Także Oklahoma, no to jest państwo Indian, stan Indian, tam dużo, dużo jest regulowane tymi przepisami plemiennymi. No i te przepisy plemienne, sądy plemienne i ingerencja pomiędzy, czy współpraca między władzą stanową, a władzą plemienną zaczyna nawalać. Sąd Najwyższy no, zawsze musi orzekać, co jest, jak interpretuje się prawo, co te prawo ustanowione przedstawia. No i oni zadecydowali, że będą decydować na temat decyzji Sądu Wyższego w 2020 roku, który w zasadzie Sąd Wyższy ustanowił, że władze stanowe Oklahomy nie mogą działać na terenie rezerwatów, że jedynie władze federalne, czyli na poziomie Waszyngtonu, mogą to robić. No i tu się zaczyna duży problem. Tu się zaczyna duży problem, no bo rząd federalny, policja federalna, FBI, biuro federalne, nie ma takiej możliwości. No i teraz oni muszą patrzeć się i sprawdzać, FBI pilnuje, jak ktoś ukradł, powiedzmy, ciężarówkę czy samochód, czy tam coś mniejszego sprzeniewierzył. To jest spory problem. To jest spory problem na takie miliony ludzi. No ciekawe jest, że plemiona w Ameryce, dlatego że są kompletnie osobno, w niektórych stanach podostawały zezwolenia, no nawet zezwoleń nie musiały dostawać. Na swoich terenach zadecydowały, że robią kasyna, także większość tych kasyn w Ameryce, szczególnie na wschodnim wybrzeżu, no to należą do plemiona indiańskiego. No oczywiście tam stan bardzo im na tym zależy, bo dostają jeszcze z tego podatki. No to jest jedno wielkie oszukaństwo, te loterie. No ale to pokazuje, jak to te sprawy plemienne, sprawy Indian, sprawy czerwonoskóry,
których są ustawiane w Ameryce. Po tym wyroku Sądu Wyższego w 2020 roku, no wszystko się skomplikowało. Bandyci zauważyli, że po prostu policja stanowa ich nie ściga, policja lokalna, miejska tam ich nie ściga. Także FBI zostało skierowane, tam wysyłają takich stażystów na 90 dni, na 3 miesiące, żeby oni coś robili. No ale oni tam za dużo zrobić nie mogą. Łapią jakieś tam większe przestępstwa. Jak coś dotyczy narkotyków, no to przesyłają to FDA, czyli Federal Drug Agency, czyli Agencja Federalna do Spraw Narkotyków. No jeżeli kogoś tam złapią z bronią, no to wysyłają do drugiej agencji, czyli też która pilnuje, kontroluje broń, no ale to wszystkich tych przestępstw jest tak dużo, że po prostu nie są w stanie. No i wypuszczają z reguły jak złapią złodzieja samochodu, no to zabierają ten samochód, później go oddają, ale ludzi wypuszczają. Także czerwonoskórzy mają problem, że złodzieje biali nie są ścigani, no ale też czerwonoskórzy mają problem, no bo czerwonoskórzy nie są ścigani. Także ta niezależność plemienna, która by się wydawała, że jest dobrą rzeczą, okazało się bardzo złą rzeczą. No i teraz wszyscy tam naokoło wiedzą, co się dzieje. Tam bandyci wiedzą, ludzie wiedzą, lokalni to się nauczyli i po prostu już nawet nie zgłaszają. Biuro Federalne Biuro Śledcze na przykład nie jest kompletnie przygotowane do tego, żeby działać, czy tam łapać, czy skazywać, czy oskarżać młodocianych. Także z reguły wszyscy ci młodzi, no to są wypuszczani. Nawet jeżeli starają się ich tam zamknąć w tych lokalnych aresztach, to też to za bardzo nie wychodzi. Nie są przygotowani tego, żeby rozdzielać dziewczyny i chłopaków, także to jest następny problem. No niektóre te oskarżenia, czy te sprawy kryminalne, no to są na poziomie takim, że młodzi tam 16-17-letni są traktowani jako dorośli, no ale też to jest wszystko jakoś tak rozmyte. No i wszyscy po prostu są zaskoczeni tym, że decyzja Sądu Wyższego o niezależności plemiennej mogła doprowadzić do czegoś takiego. Także Sąd Najwyższy będzie zajmie stanowisko w sprawie Sądu Wyższego. No tam gubernator Oklahomy, który sam jest Indianinem, jest z Cherokee, także on złożył te zażalenie do Sądu Najwyższego, no ale te wszyscy udają, że nic nie ma. W kongresie nie biorą pod uwagę tego wszystkiego, co tam się dzieje w Oklahomie samej sobie. Te rady premienne też nie za bardzo się z tym zgadzają, ale czy tam również wpływa na to, że jest emigracja, jest duża emigracja nielegalna. W Ameryce dziennie przekracza tam kilkadziesiąt tysięcy ludzi, no i tam
tam bardzo często lądują na tych terenach indiańskich, tak jak dużo bandziorów pouciekało do Czernobyla, bo tam nikogo nie było, jak na Dzikim Zachodzie, tam w latach 1880 był ten Dziki Zachód, bo tam też władza nie sięgała, no to teraz właśnie dużo bandytyzmu trafiło na ziemie indiańskie, tylko dlatego, że ziemie indiańskie miały być niezależne od prawa stanowego. No bardzo, bardzo dziwaczna historia, dosyć nieprzyjemna. No zobaczymy, jak to się wszystko rozwiąże, zobaczymy, czy Sąd Najwyższy unieważni wyrok Sądu Wyższego. Zdrowia dla normalnych, subskrybujesz, dziękuję bardzo. Polecasz, dziękuję, jeszcze bardziej nie subskrybujesz. Tu jest szajeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach. I do następnego, codziennego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Gdziekolwiek jesteście na świecie, głosujcie na normalnych, głosujcie na konserwatystów. W Ameryce głosujcie na republikanów. Źle się dzieje, no ale będzie się działo lepiej w listopadzie. W listopadzie ludzie po prostu zadecydują za normalnymi. Te takie sprawy właśnie jak te rezerwaty indiańskie, no to po prostu jest nie do uwierzenia, żeby takie rzeczy się działy w normalnej Ameryce. No i kto to stwarza, te nienormalne sytuacje. Przekaz dla socjalistów, co głosowali na Bidena. No widzicie, patrzycie na ceny benzyny, na ceny jedzenia, na ceny wszystkiego. Sytuacja na Ukrainie, po tym jak Biden wycofał wojsko z Afganistanu. Teraz Ministerstwo Prawdy z Niną Jankowicz, no kompletna komunistka, która mówi, że prawda jest tylko jedna, jedyna i komunistyczna, każda inna nie jest prawda. To jest szaleństwo. Wolność wypowiedzi jest po prostu zabijane. Kretyni z lewactwa wychodzą i mówią, że jest limit na wolność słowa. No zobaczymy. Także czarne skóry, czy czerwone skóry, czerwoni ludzie. No, na białych też mówili blada twarz, tak? Także to te wszystkie określenia, które dzisiaj wszyscy mówią, że są bardzo pejoratywne. Na białych ludzi jest też bardzo dużo określeń z drugiej strony. No tyle tylko, że my tego nie znamy, no bo lewacy tego nie popularyzują, a wszyscy, co przezywają blade twarze i białe twarze i białe skóry, i nie dzielą się tymi informacjami. Zdrowia dla normalnych.